Teraz porozmawiajmy o zaopatrzeniu gołębi rozpłodowych. Karma marki Paloma Zucht Tip Top. Jestem z niej bardzo zadowolony. Jest bogata w białko i w zasadzie zawiera wszystko, czego gołąb rozpłodowy potrzebuje. Jak mówiłem, moje gołębie hodowlane dostają ją przez cały rok. Jedynie w przypadku, gdy mają wysiedzieć duże młode, dostają do tego trochę białka, to jest kilka ziaren grochu. W zasadzie to by było na tyle odnośnie pożywienia dla gołębi w hodowli. Jak mówiłem, wraz z jedzeniem podajemy też olej z ostropestu, olej z kiełków pszenicy i uzupełniamy to drożdżami piwnymi albo, jak mówiłem, mieszanką ziołową Paloma. Z tego jestem bardzo zadowolony. Moje gołębie karmione są w ten sposób przez cały rok. Obojętnie, czy mowa o gołębiach hodowlanych czy lotowych. Tutaj mam Palomę zmieszaną z dodatkiem mieszanki tłuszczowej. Opracowana została ona z myślą o lotach. Jest bogata w białko i w skali roku potrzebuje jej dużych ilości. Przede wszystkim dotyczy to lotników, tych w okresie pierzenia i młodych.